Te. Tak, te. I shifta się trzyma jeszcze. Teraz powinniśmy mieć ładne kolorowo, tylko kto nam loguje? O, mój drugi komputer, znaczy nasz drugi komputer, ja po prostu wyjdę. Jest też best of 3. To już jest chyba druga, nie, albo pierwsza mapa. Okej, to na razie nie wciskam może. APM-y, production tab i chyba wszystko, czego nam potrzeba. W takim razie lewy górny róg! Lewy górny róg, nikt inny, a Atnazo! Protoss czerwony, w prawym dolnym niebieski, za to też Protoss! O dziwo! Dark Dragon.pl, czarny smok. Polski. Mirory. Tak, dokładnie, mapa Mirror po przekątnej. Mirror rasowy, mirror mapy i generalnie. No zobaczymy. Pewnie zobaczymy Boże, cztery, dwa Forgate'y. Dobrze. No, Kojarzę. Forget. Pytanie, kto zrobi go prędzej. Kto o te 2 sekundy zrobi szybciej ostatniego Stalkera? Albo kto będzie miał Stalkera jednego więcej i kto nie miskliknie, bo to jest... Forget na Forget to jest w pewnym sensie pokaz mikro. Oj, tu już jest proxy, siema, widzę, dobra. O, widzą się A to nawzajem. nie było najlepsze miejsce, żeby postawić jednak proxy pylona. Ale prawda jest taka, że czarny smok nie ma tym, czym zjeść tego pylona, także... No. No tak. To jest pierwszy pylon w ogóle postawiony przez gracza Atnazo. Dokładnie, więc musi... A to będzie proxy w ogóle gateway. Także już czarny smok powinien wiedzieć, o co chodzi. Jak najszybciej powinien chronoboostować też swoje ziloty i gdzieś tam spróbować jeszcze wcisnąć, byłoby dobrze kanona jakiś. Kanon albo zrobić po prostu dwa Vespain gazy i szybko Mothership Core'a, który mi się spokojnie wybroni, tak? O tak, to jest taktyka, której nie znałem, bo To jest taktyka choć z się nie Hotsa siedzę. No. generalnie. Kosztuje to 100 50 kryształów, many, 100 tak. złota i 50 many, tak? I wtedy twój Nexus strzela, zabija wszystko w dużym, bardzo dużym Szczyla! pomiędzy. Zamienia się w wielki czółg, który nieździ i jesteś bez szans. Ale nie, prawda jest taka, że ciekaw jestem, czy Atnazo będzie tutaj tak robił tak zwany cut off probes, czyli będzie, znaczy nie będzie robił probek w zamian za większość minerałów, które będzie mógł wydawać na te dwa gateway, ponieważ żeby dobrze osaturować te dwa gateway, to naprawdę trzeba sporo minerałów, żeby one cały czas pracowały, cały czas wypływały nam te ziloty. Więc właśnie są dwie ziloty naraz, leci chrony na obydwa gateway'e. I zaraz wypluje nam zilotki. Tymczasem, czy smog jest gotowy na ten atak? Będzie miał jedną zilotę, tutaj widzę, druga też. Więc w tym momencie jeszcze Atnazo w przewadze, ale pamiętajmy, że on musi jeszcze dobiec. I leci chrono, leci gaz, dopiero teraz robiony. Drugi gateway, więc trochę spóźniony ten czas. No nie wiem, czy będzie mu wystarczyło tych zilot. Zobaczymy, jak wyjdzie z mikro. A im dłużej Atnazo będzie czekał z atakiem, tym lepszej sytuacji tak naprawdę będzie Dark Dragon, ponieważ patrząc na Unity, to jest 6 porbek więcej po stronie niebieskiego zawodnika. Zgadza się. Zwróć uwagę, że Atnazo nie ma w ogóle gazu, więc w zasadzie, jeżeli za lotami nie uda mu się wygrać, to jest po grze. Tak, to jest Ale wtedy. biegną 4 zaloty, mamy tutaj 3 zaloty. 4 na 3, ustawka, teraz. Cybercora. On musi No jak to najdłużej może być ciekawe. wymikrować teraz tą zelotomienę. Ale ładnie zblokował Tak, tutaj! ładnie zablokował na Idealnie, rampie. zobacz, Zobacz. niweluje tą przewagę. Prawie. Brakowało jednego strzału. A leci kolejna. Ustawienie. High ground. Powinien cofnąć. A, emigrować. Tak jest. Oj, wymikrował tego jednego, to jest 2 teraz na 4. Oj, coś mi zlagowało. Coś nie Dragon nam tego. zlagował, ale. No, to jest jeszcze, tam się tak 3 ziloty zostają i czym wybronić te 3 ziloty? Bo tutaj na Nexusie robi się tam propka. Leci Stalker. Z Stalkerem jesteś w stanie też to. Tylko Stalker wymaga naprawdę dużego skilla, trzeba naprawdę dobrze tym mikrować. Atnazo fokusuje się na propce, na pylonie. Nie jak to większość osób klika po prostu Ale w to było bez minerały. sensu, bo... A patrz, tam z tyłu jest jeszcze jeden zilot i on teraz klika te wszystkie ziloty pomalutku. Kosa w plecy. Pod żeberka, no po krakowsku, typowo po krakowsku. Czarny smok z maczetą tutaj nam wjeżdża na salony. Jest. Patrz, on kasuje, zostały tylko 2 ziloty, więc idealnie. I No i teraz mamy Stalker mu jeszcze Stalkera. wpada. Drugi Dwa Stalkery! Stalker. O, GG to jest raczej w tym momencie. To jest raczej GG, na spokojnie wymikruje to. Nawet na poziomie brązu czy silvera jest w stanie 2 stalkerami. Atnazo wie, że już jest w czarnej dupie i No niestety. powinien raczej tutaj się skupić teraz na rozwoju bazy, ale... Czorna dupa. Czorna dupa, czorny smok serwuje czorną dupę, idzie za Syso. Opie. 4 ziloty teraz, 3 stalkery. 37. No i to jest takie mikro, strzał, No. mikro. O tak.
Tak, te stalkery spokojnie dogonią zaloty. W momencie, kiedy on zniszczy te dwa gejty, to... No, w zasadzie już jest po grze, tak? Na wyższych poziomach ligowych gracz by poddał dawno. No tak, no, bez szans w tym momencie w ogóle. Zobaczmy, no jest jeszcze ładnie tutaj za kleszcza z tyłu osaczył jednostki Atnazo. No, nie ma sensu nawet mikrować, bo... No po co? Dwie zloty, cztery stalkery, no i obija teraz pylony. Wtedy będzie bez totalnie jakichkolwiek szans Atnazo, żeby dołączyły jakieś większe jednostki tutaj. Chociaż wypluł jeszcze dwie zlotki. Supply block. No to dwa zlotki. Jedną leci na bazę. Kamikaze, ziomeczku. Jo, on tak biegnie. O. A tu już czeka. No tu już czekają. Dwie proby lecą. Dwie proby. O, próbuję coś zdziałać. Czy one pomogą temu kolesiowi? Chociaż... A nie, on wygra. On zobacz, wygra, on robił strzał wcześniej. A na co dalej będzie walczył? Stawia Cybernetic Score'a u siebie w bazie. Tak, jakby zrobił sentry i tu się coś próbował tymi sentrami jeszcze bronić. Gazu posiada troszeczkę Atnazo. Lecą dwa, jest Forge, Gateway. No to czarny dragon musi tylko zdążyć wbiec do tego wszystkiego. Bez problemu zdąży. Nie zdąży postawić ani kanona, ani kolejnego gate'a. Ten jeden zalot nie obroni wejścia do bazy. No tu jest chyba raczej za szeroko, nie jest takim koksem. Zwróć uwagę, jedna baza na jedną bazę, czyli nie gramy makro, bo po co? To kolega przycizował, wybroniłeś ciża. Tu trzeba skończyć grę, jak to wygląda. Teraz pylon zniszczony, więc znika nam zasilanie na tych budynkach. Drugi pylon, chyba w sumie to jest jedyny chyba pylon Atnazo tak w tym momencie. Jest. Koniec. 19 na 10, supply block. A Mothership Core'a mamy, ale on nie ma energii na... Na Photon Overcharge'a, czyli jeszcze dokładnie nie. Ten czar zginie. 100 many trzeba mieć, a ma tylko 60. GG, well play, także cheese zabolał. W wypadku, no i mamy 1-0, czarny smok.